Dużo uczucia i moc dedykacji, tyle wystarczy, by sprawić przyjemność ukochanej osobie w walentynki, ale coraz więcej Polaków tego dnia kupuje prezenty. Najczęściej są to kwiaty i słodycze, ale najlepszy prezent musi mieć to coś, co uczyni go niepowtarzalnym i wyjątkowym, tak jak osoba, którą zamierzamy obdarować. Dokładnie takie prezenty zrobiły dzieci na walentynkowych warsztatach w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wygląda szalono. Zielona laurka. Bo kolorowa i błyszcząca. Tak. Widzę, że poszłaś w serduszka, tak? Oczywiście jak na walentynki. Takie różnokolorowe, niekoniecznie czerwone. Tak. Dla kogo laurka? Dla babci, a to dla mamy. Ja zrobiłam laurkę dla mojej mamy i też zrobiłam dla mojego dziadka i babci. Pokaż laurkę. To jest taka laurka w formie obrazka, tak? Musiałaś się napracować. Mamy. Napisałam, że dla najlepszej mamy na świecie. Słodkie, pudrowe kolory, moc brokatowych serduszek, uroczych kokardek, trochę pracy i pomysłowości. Tyle wystarczyłoby stworzyć wyjątkowe prezenty dla wyjątkowych osób. Powstały efektowne obrazki z życzeniami i praktyczne pudełeczka na bibeloty. Dzieci naprawdę wykazują się niesamowitą pomysłowością, kreatywnością. Są serduszka, no górują serduszka, bo dzisiaj przecież walentynki, ale też niektóre dzieci na przykład piszą wierszyki, piszą życzenia i ozdabiają też kwiatuszkami, motylkami. To już wyobraźnia nie sięga granic. Dla mamy zrobiłaś obrazek, tak? Taki bardzo kolorowy, tak? Tak. A to pudełeczko dla kogo będzie? Dla babci. Motylki, serduszka i taka wstążka jakby. A życzenia będą, tak? Będą. Takie osobiste. Co powiesz mamie? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Walentynki, żebyś była zdrowa, szczęśliwa i dumna. W Polsce tradycja obchodzenia walentynek zyskała popularność w latach 90. ubiegłego wieku. Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia święta, choć nazwa niewątpliwie wywodzi się od świętego Walentego, to samo święto nawiązuje prawdopodobnie do kilku tradycji znanych już w starożytnym Rzymie. Walentynki najhuczniej obchodzone są w Stanach Zjednoczonych. Oprócz walentynkowych kartek i prezentów, popularne jest tam też oglądanie tego dnia romantycznych filmów.